Nasze słowa to potężna siła, którą często bagatelizujemy. Jednakże zarówno nauka, jak i Biblia podkreślają ogromną moc, jaką niosą ze sobą nasze słowa. W Biblii znajdujemy naukę, że słowa mogą ranić, błogosławić lub przeklinać, co oznacza, że to, co wypowiadamy, ma wpływ na nasze życie oraz życie innych ludzi, zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. Mówienie negatywnych lub nieprawdziwych rzeczy nie tylko wprowadza dezinformację do naszego otoczenia, ale może także wpłynąć na nas samych. Powtarzając kłamstwo lub negatywne przekonania zbyt wiele razy, możemy zacząć w nie wierzyć, co z kolei może wpłynąć na nasze działania, decyzje i ogólne poczucie własnej wartości. Warto więc być bardzo ostrożnym w tym, co wypowiadamy, szczególnie jeśli jest to sprzeczne z naszymi przekonaniami czy wartościami. Oto 5 zwrotów, które warto natychmiast przestać używać, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje. Jednym z najbardziej destrukcyjnych przekonań, które możemy o sobie wykształcić, jest przekonanie, że jesteśmy bezwartościowi i że nikt się o nas nie troszczy. To jest zdanie, które może wielokrotnie przewijać się w myślach i słowach wielu ludzi. Często czujemy się bezwartościowi, gdy nie otrzymujemy uznania lub wsparcia, jakiego pragniemy. Ten brak uznania może wprowadzić nas w pułapkę myślenia, że nie mamy dla nikogo wartości. Takie myślenie może prowadzić do poczucia osamotnienia, depresji, a także wpłynąć negatywnie na nasze relacje z innymi ludźmi. Jednakże, zgodnie z naukami zawartymi w Słowie Bożym, jest to wielkie kłamstwo. Każdy z nas jest wyjątkowym stworzeniem Boga, a nasza wartość nie zależy od naszych zdolności, wyglądu czy inteligencji. Psalm 139 mówi: Panie, badasz mnie i znasz mnie. Wiesz, kiedy siadam i kiedy wstaję, z daleka dostrzegasz moje myśli. Stworzyłeś głębie mojej istoty i splotłeś mnie w łonie mojej matki. Wysławiam Cię, bo stworzyłeś mnie w sposób wyjątkowy i wspaniały. Twoje prace są cudowne. Jestem tego całkowicie pewien. Jesteśmy arcydziełem Bożym, a nasza wartość jest niepodważalna w oczach Boga. To jest niezwykle ważne, abyśmy zrozumieli, że nasza wartość nie jest związana z zewnętrznymi czynnikami, takimi jak osiągnięcia czy uroda, ani nawet z naszymi błędami czy wadami. Nasza wartość pochodzi od Boga, który nas stworzył i kocha nas nieskończonością miłością. Bóg patrzy na nasze serce i nasze starania. Bóg dał dowód swojej miłości, ofiarując swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł na krzyżu za nasze grzechy. To akt miłości, który podkreśla naszą niezmierzoną wartość w oczach Bożych. Dlatego niezależnie od tego, ile razy w przeszłości wypowiedzieliśmy negatywne słowa na swój temat, warto zrozumieć, że istnieje ktoś, kto nas kocha, troszczy się o nas i widzi naszą niepowtarzalną wartość. Bądźmy więc ostrożni w tym, co mówimy o sobie i innych, a także pamiętajmy o cudownej prawdzie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, obdarzonymi niezwykłą wartością. Drugim często wypowiadanym zdaniem, które może wprowadzać nas w błąd i budzić wątpliwości, jest: Bóg nie wysłuchuje moich modlitw. To przekonanie często pojawia się w chwilach trudności lub rozczarowania, kiedy wydaje się, że nasze prośby pozostają bez odpowiedzi. Jednak to jest kolejne kłamstwo, które warto odrzucić. Modlitwa to ważny element życia wielu ludzi. To moment, w którym wyrażamy swoje pragnienia, nadzieje i troski Bogu. Biblia uczy nas, że Bóg jest uwrażliwiony na nasze modlitwy i jest blisko tych, którzy do Niego wołają. Psalm 34 zawiera piękną obietnicę. Sprawiedliwi wołają, Pan ich wysłuchuje i wybawia ich ze wszystkich ucisków. Pan jest blisko tych, którzy mają złamane serce,
i wybawia zdruzgotanych na duchu. Warto wierzyć, że Bóg jest uważny na nasze modlitwy i chce nam pomóc osiągnąć nasze cele i marzenia. Jednak ważne jest także zrozumienie, że czasami Jego odpowiedzi mogą być inne, niż oczekujemy. Milczenie Boga lub otrzymanie odpowiedzi, którą trudno jest nam zrozumieć, jest również formą odpowiedzi. Bóg może powiedzieć nie lub poczekaj, gdy wie, że to jest dla nas najlepsze. Jego plany są bardziej wszechwiedzące od naszych i choć czasami trudno jest nam to zrozumieć, warto zaufać Jego mądrości. Warto pamiętać, że okoliczności nie zawsze zmieniają się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ale Bóg może używać ich, aby nas przekształcać i przygotowywać do czegoś lepszego. Dlatego niezależnie od tego, czy otrzymujemy od Boga odpowiedź, której oczekujemy, czy też nie, warto zachować wiarę i nadzieję, wiedząc, że Bóg jest z nami i ma nas w swoim planie. Módlmy się więc dalej, ufając Jego mądrości i miłości, a Jego odpowiedzi nadejdą we właściwym czasie. Trzecie często wypowiadane zdanie, nad którym warto się zastanowić, brzmi: przysięgam na Boga, że więcej tego nie zrobię. Ludzie często używają tego rodzaju sformułowania, aby podkreślić swoją determinację w niepowtarzaniu błędów czy złych wyborów. Jednak warto zrozumieć, że używanie imienia Bożego w takim kontekście jest bardzo poważne i wymaga rozważenia. Jezus w swoim nauczaniu zaznacza, że nie powinniśmy przysięgać fałszywie ani używać imienia Bożego w sposób nieodpowiedni. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: słyszeliście także, co opowiedziano waszym przodkom, nie przysięgajcie fałszywie, ale dotrzymujcie przysięgi, którą przysięgliście przed Panem. Ale powiadam wam, wcale nie przysięgajcie, nie na niebo, bo to jest tron Boży, ani na ziemię, bo ona jest Jego podnóżkiem, ani na Jerozolimę, bo jest to miasto wielkiego króla. I nie przysięgajcie na swoją głowę, bo nie możecie uczynić włosa na swojej głowie białym lub czarnym. Niech twoje tak będzie tak, a twoje nie będzie nie. Wszystko ponad to pochodzi od złego. Jezus zachęca nas do prostego i uczciwego wyrażania naszych intencji. Zamiast przysięgać na Boga, możemy po prostu wyrazić naszą determinację w dążeniu do tego, aby unikać popełniania błędów czy złych wyborów. Możemy powiedzieć, że z pomocą Pana będziemy dążyć do tego, aby już więcej nie popełnić tych samych błędów. To bardziej odpowiednie podejście, które wyraża naszą pokorę wobec Boga i naszą gotowość do nauki i rozwoju duchowego. Warto pamiętać, że jako ludzie popełniamy błędy, ale nasza postawa i dążenie do poprawy są ważniejsze niż przysięgi czy obietnice. Bóg jest gotów wspierać nas w naszych wysiłkach, a nasza szczerość i uczciwość wobec Niego są kluczowe. Niech nasze tak będzie tak, a nasze nie będzie nie. Czwartą często wypowiadaną frazą, którą warto zbadać i zrozumieć, jest przekonanie, że Bóg ma swoich faworytów. To przekonanie może wynikać z trudnych doświadczeń życiowych, które skłaniają ludzi do myślenia, że zostali pominięci przez Boga, a inni cieszą się Jego błogosławieństwem. Jednakże, zgodnie z naukami zawartymi w Biblii, takie przekonanie jest nieprawdziwe. Biblia jasno mówi, że Bóg nie wybiera ulubieńców. Przesłanie zawarte w Księdze Jeremiasza jest tego doskonałym przykładem. To ja znam plany, jakie mam wobec was, mówi Pan, plany, aby wam powodzić, a nie wyrządzić wam krzywdy, plany, aby dać wam nadzieję i przyszłość. Wtedy będziecie wołać do mnie, przyjdziecie się do mnie modlić, a ja was wysłucham. Będziesz mnie szukać i znajdziesz mnie, gdy będziesz mnie szukać całym swoim sercem. To przesłanie jest skierowane do wszystkich ludzi, bez wyjątku. Bóg ma plany dla każdej osoby, niezależnie od jej pochodzenia, statusu społecznego czy przeszłych błędów.
Bóg pragnie, aby każdy człowiek miał nadzieję i przyszłość. To, co musimy zrozumieć, to fakt, że Bóg jest miłością, a Jego miłość nie jest ograniczona ani wybiórcza. Jest dostępna dla każdego, kto się do Niego zwraca. To, czy ktoś czuje się blisko Boga i odczuwa Jego błogosławieństwo, często zależy od relacji i decyzji danej osoby. Bóg chce, aby każdy Go szukał i znalazł, a to, jak blisko Niego jesteśmy, zależy od naszej wiary, pokory i relacji z Nim. Dlatego ważne jest, abyśmy nie myśleli, że jesteśmy poza Bożymi planami lub że On ma swoich faworytów. Bóg jest dostępny dla każdego z nas i to od nas zależy, jak blisko Niego się znajdziemy. Wybierając drogę, która nas zbliża do Pana, możemy doświadczyć Jego miłości, błogosławieństwa i planów dla naszego życia. Piątym często wypowiadanym zdaniem, które może wprowadzać ludzi w błąd i ograniczać ich duchową wiarę, jest: Bóg mi już nie wybaczy. To przekonanie często pojawia się w chwilach, gdy ludzie czują, że popełnili grzechy, które uważają za zbyt wielkie i nie do przebaczenia. Jednakże, zgodnie z naukami zawartymi w Biblii, jest to ogromne nieporozumienie. Biblia jasno przekazuje, że Bóg jest gotów wybaczyć nasze grzechy, jeśli z pokorą i szczerością wyznajemy je przed Nim. W pierwszym liście świętego Jana czytamy: Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam je i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest wspaniała obietnica Bożego przebaczenia i oczyszczenia. Nie ma grzechu, który byłby większy niż Boże przebaczenie. Bóg nie patrzy na liczbę grzechów ani na ich rodzaj, aby określić, czy jesteśmy godni Jego przebaczenia. Jedyne, czego od nas oczekuje, to pokuta, czyli uznanie naszych błędów, szczera skrucha i pragnienie zmiany. Jeśli taka postawa przed Bogiem jest prawdziwa, możemy być pewni, że On jest gotowy nam przebaczyć. Warto zrozumieć, że Bóg jest miłością i Jego miłosierdzie nie ma granic. Jego celem jest przywrócenie nas do siebie, a nie odtrącenie nas za nasze grzechy. Niezależnie od tego, jak bardzo zgrzeszyliśmy czy ile razy zawiedliśmy, Bóg jest gotów nas przyjąć, przebaczyć i pomóc nam rozwijać się duchowo. Dlatego nie powinniśmy nigdy więcej wypowiadać słów, że Pan nam nie wybaczy. Przeciwnie, powinniśmy zaufać Jego miłosierdziu i podjąć kroki w kierunku nawrócenia i zbliżenia się do Niego.